Bardzo dziękuję za bardzo cudowne przyjęcie i za tę wspaniałą listę bardzo zresztą. Dziękuję panu przewodniczącemu za przygotowanie tego wydarzenia. Tak rzeczywiście było, że w wymiarze jak koło strony wiejskiej, żeby się zachowało, to ja wiem, ale nie mam wątpliwości. Bo nawiązując do tego, co pani mówiła, ja też sam się pochodzę i u nas też bardzo na przez całą podstawówkę nas nawracali z tej gwary na czysty język polski. A szkoda, nie? Bo to rzeczywiście nam się gdzieś zamiera dzisiaj w mówienie gwara. No to są takie rzeczy, które nas zanurzają w tradycji. Bardzo panu dziękuję. Dziękuję wszystkim kołom gospodyń wiejskich i zachęcam do jeszcze większej aktywności, jeśli to jest w ogóle możliwe. Proszę państwa, tak jest, że nie ma kultury polskiej, nie ma polskości, to jest kultury ludowej. I jak się nie rozwija kultury ludowej, to nie rozwija się i nie ma w sensie polskości. To trzeba mieć tego dobrą świadomość. Jak ktoś mówi, że nie lubi kultury ludowej, to trzeba go zapytać na przykład, czy lubi imię. Lubi. To lubi kulturę ludową. Wszystko, co jest w polskich zwyczajach i obyczajach, w polskiej tradycji, wychodzi z kultury ludowej. Nie ma polskich zwyczajów i tradycji bez kultury ludowej. Ona tam później gdzieś się rozwijała w różnych natężeniem, gdzieś mutowała, ale jednak fundament jest w kulturze ludowej. To, co państwo robicie, to nie jest swego rodzaju patriotyzm, tylko to jest czysty patriotyzm. Na tym to polega. Cieszę się, że od zeszłego roku rzeczywiście te środki finansowe nie są duże, bo wszyscy sobie z tego zdajemy sprawę. Mogłyby być większe. Będą w przyszłości większe. Ale że dostrzega się tą wielką pracę kół gospodyń wiejskich i wspaniałą współpracę z ochotniczymi strażami pożarnymi, bo to też jest bardzo ważne w różnych miejscach naszego województwa. Cieszę się, że również tutaj te środki trafiły i zostały spożytkowane. Jestem przekonany, że to będzie postępować. W ogóle trzeba powiedzieć, jak nikt nie nagrywa, czy ktoś nagrywa, na żywo idzie, no to nie mogę powiedzieć. Nie mogę powiedzieć, bo mi się w mieście obrazili, ale prawda jest taka, że to proszę państwa, że jesteśmy w tym miejscu, gdzie jesteśmy i to, że... I to, że... Tak powiem, żeby było dobrze. I to, że na przykład profesorowie zostali wyznaczone, którzy byli na kulu na konferencji dwa tygodnie temu, mówią, że jeżeli myślą o cywilizacji łacińskiej, to myślą tylko o Polsce, bo już w Europie tego zachodniej tego nie ma, albo zamiera zdecydowanie, to my to zawdzięcza polskiej wsi. Ja to zawsze powtarzam, tak jak Kościół w Polsce prężnie działa, najprężniej z kościołów europejskich i trafia z przekazem chrześcijańskim do ogromnej ilości ludzi, zresztą widzieliśmy na świętach, ile tych ludzi do kościoła chodzi. Tak jak ten kościół opiera się przede wszystkim na wiejskich proboszczach, bo my mamy bardzo zdrowych wiejskich proboszczów, tych miejskich też, ale tych proboszczów przede wszystkim nie. Dlatego to lewactwo tak, tak mówi, no, trzeba to od tego jadu proboszczów uwolnić ludzi. Denerwują się. Tak też i proszę państwa, polska kultura i polskość opiera się na ludziach na wsi. Na wsi jest zdrowa tkanka polskości, nienaruszona. I dziękuję państwu za to i proszę państwa, żeby ta tkanka się rozrastała. Żeby te wszystkie nasze tradycje, obyczaje i zwyczaje przejmowane były przez młode pokolenia, ale mamy fajne dzieciaki też. I fajne młodzież nagarnie się dzisiaj do tego. Kiedyś nie było to takie popularne. Lata 90. były trudne pod tym względem, a dzisiaj coraz częściej oni rzeczywiście chcą uczestniczyć w tego rodzaju życiu kulturalnym. Jeszcze raz serdecznie dziękuję i gratuluję panu przewodniczącemu tego przedsięwzięcia. Zbierał pan przewodniczący tutaj cały świat samorządowy powiatu opolskiego ze starostą, burmistrzami na czele. Jeden się nawet nazywa tak jak Kaszyńska prawie, ale z innej, gminy. Powiat opolski jest niezwykle, proszę państwa, aktywny, jeśli chodzi o występowanie o środki finansowe na drogi lokalne. Jak otwieram to zestawienie wniosków, przebieg z Opola Lubelskie, bo w tym Opola może prostu można dostać, ale pieniądze dostaniecie, to wszystko. Także musicie teraz się dzisiaj z tym, że trzeba dołożyć. Wszyscy słyszą.
na to wszystko wskazuje. To powiem jeszcze dwa słowa o tej Funduszu Dróg Samorządowych, bo wszystkich złożonych wniosków mamy na łączną kwotę 720 milionów, 730 milionów złotych. To jest wartość inwestycji 730 milionów. Jak policzymy sobie to 60% dofinansowania średnio, to dla wszystkich starczy pieniędzy. Dlatego już można to przynajmniej ogłaszać. Wszystkiego najlepszego Państwu życzę i dobrego trwania w tej świątecznej Wielkanocnej atmosferze. I to jeszcze jedno zdanie. No żadne święta chyba jak właśnie święta wielkanocne nie są tak bogate jak właśnie na wsi. Wszystko to jest związane z tradycją i kulturą ludową. Ja też mieszkam na wsi, mieszkam w gminie Jasków, no ale przy samym Lublinie. Natomiast pochodzę z miejscowości, która rzeczywiście oddalona jest o 30 km, no mniej więcej tak jakby tutaj, w Kaczmiskach. Więc jak ja się stamtąd wyprowadziłem w wieku 15 lat, to jeszcze do 30 roku życia, dokąd rodzice żyli, to sobie nie wyobrażałem sobie za jakiś świat, zwłaszcza wielkanocny, w mieście. To jest zupełnie coś innego. I Bożego Ciała. Bo Boże Ciało też zupełnie inaczej wygląda na wsi, a no skromniej zdecydowanie wygląda w mieście. Więc dziękuję również za to spotkanie wielkanocne i życzę Państwu z okazji Zmartwychwstania Pańskiego samej radości w tym 2019 roku. Wszystkiego dobrego.